Cześć wam wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic Mod Tikurik, tym razem drugi odcinek. I na początek suchar. Jak się nazywa Ada z bronią? Orężada! Dobra, już się pośmieliśmy wszyscy. Teraz mogę kontynuować, bo ten gość tak troszeczkę dziwnie się na mnie patrzał. Jakby chciał mi zrobić coś bardzo nieprzyzwoitego. Przepraszam. Przepraszam, nie chciałem. Staram się ciszej uderzać w te klawisze. Może i wy nie zwracaliście na to wcześniej uwagi, ale mnie to zaczęło drażnić. Dobra. Czekajcie, czy stąd jest jakieś inne wyjście? Jakiekolwiek, nie. Po prostu takie dziwne coś stworzone z domów, nie wiem nawet jak to się fachowo nazywa. Jakby komuś przychodziła jakaś fajna nazwa do głowy, to proszę mnie powiadomić. Dobra. Znalazłem to tajne przejście tutaj jakimś cudem, ale mnie zaprowadziło donikąd. Hej! Jak ja tu wszedłem? Kolejny dzień i znowu się gubię. Pewnie tędy. Nie, ale znalazłem czyjąś hodowlę ziela. No proszę bardzo. Dzień dobry panom. Pan robotnik, pan najemnik, pan robotnik. Co to mieszka jakiś ryżowy książę wersja druga? Panie robotniku. Ja wiem, że to nie pana problem. Nie, dobra, tu jest cała masa chatek wszędzie. Ale nie mam zamiaru się przechadzać po całym świecie. Jakiś gab. Nie chciałbym. Nie ciebie miałem znaleźć. Skomplikowany zamek. To nie mój problem. Dobra, ta część już wygląda nieco lepiej. Zobaczmy, najemnik. Cała masa najemników. Ale mnie tu wpuścili, super. W dzisiejszym wykładzie dowiemy się, co robić z nowymi, trącającymi się w wszystkie sprawy, gośćmi. Czyli co zrobię ze mną? Konogan? Masz coś ciekawego do powiedzenia? Nic. Nicht. Graveyard. Prawie jak Graveyard. Coś tam chciał mi powiedzieć. Nolwen. No cóż, gdybym chciał znaleźć tych gości, to przynajmniej wiem gdzie. O, to on! Słyszałem, że zgubiłeś ruch do nawoływania ścierwojadów. Zgadza się, masz go? Tak, oto on! Wielkie dzięki, szukam go już od dawna. Wynagrodzę cię za to. Chodź ze mną. Dobra, nie. Coś mi dał, ale nie wiem. On mi dał ząb kopacza, fajnie. I jakieś pewnie roślinki inne, takie zupki. Klucz, futro wilka. A, przecież kupiłem futro wilka. To się opłaca. Dobra, wejdźmy sobie tutaj tymi schodkami, żeby znaleźć najemnika. Już. A właściwie ci goście zupełnie mi nie pasują do najemników. To taki syndrom gotika teraz mi się odzywa. Ej no, to miejsce jest za wielkie. Tu jest jakaś magiczna chatka. A nie, po prostu wróciłem. Dobra, mam nadzieję, że kowal będzie u siebie. Jest chyba u siebie kowal! Witaj kowalu! Więc on naprawdę był kowalem? Fisk na przykład chciałby dostać skórę. Ej, no nie ogarniam, co mam teraz zrobić. Poprawiać umiejętności bojowych mi nie trzeba teraz. Mam do Fiska pójść. Fisku, gdzie jesteś? Fisku? Najemnik? Gubiłem się. Dobra. Inaczej robimy.
Spojrzenie na cały obóz z lotu ptaka się mi przyda. Zobaczmy. Tutaj szybciutko. Co my tu mamy? Pogadajmy lepiej. Gdzie może być Fisk? O, to jest ciekawe. Alvin? Zapamiętaj sobie, nie ma mądrzejszego wśród mędrców, ani dzielniejszego wśród wojowników niż Berengar. Dzięki! Zmieniłeś moje życie. Alvin, pewnie to z tobą chcę gadać, co? Pal szybciej tego bucha. W dzisiejszych czasach na nikim też nie. Co z... pył? Nie chciałbym teraz być w jego służbie. Niektórzy krawiec. Się nie nauczą. No. Cześć! Jesteś jedną osobą, która mnie kocha. Czego chcesz? Jeszcze nic nie jest gotowe, nie możesz więc niczego odebrać. Jak? Podziwiam twoją artystyczną pracę. Jakie odzienie robisz? Kroję i szyję szaty dla magów. Kroisz magów? Możesz mi jedną sprzedać? Jeśli jesteś magiem, otrzymasz ją bez złamanego grosza. Kupić jej nie można. Ble, ble, ble. No, kurczę, no. Ej, no. Naprowadźcie mnie jakoś na cokolwiek. Tu jest jakaś karczma. Czy Benhol to ty? Ta. Bardzo mi to pomogło. Zubow też nic do mnie nie ma. Myśliwy, który wygląda jak bezimienny z brodą. Ej, no to nie jest śmieszne. Może ludzie mnie ignorują przez te babskie ciuszki. Powinien się rozebrać. Patrzcie, kim jestem piękny. Ho, ho, ho. Dobra. O, tam jest Fisk. Dzień dobry. Kurczę, co to za część obozu? Jakie to... To jest kowal! I ma czeladnika! Zresztą ten gościu nie był kowalem. No, w końcu się ruszy coś. Do diaska. Witaj, miałem się do ciebie zgłosić. Tak poinformował mnie strażnik. A nareszcie! Graveran powiedział mi, że jesteś wyznaczony do wszystkich drobniejszych zadań w obozie. Dobrze, dobrze. Wyobrażam sobie, jaki może mieć głos. Mam dla ciebie zadanie. Idź do starej kopalni, zabierz skrzynię surowej stali i przeniesie to do mnie. Do kuźni w twierdzy. Im wcześniej się uwiniesz, tym szybciej zacznę swoją robotę. Myślałem, że to się skończyło już na... Dobrze, przyniosę ją. Wrócę niedługo. No, po co mam odmawiać? Dobrze. Jej. Nasze pierwsze zadanie. Jestem taki dumny. Zobaczmy, czy to... Hej, Ardarik, poczekaj chwilę. To nie jest totalnie jego głos, ale tak. Jak już zresztą wiesz, wcześniej też byłem handlarzem. Cóż ja, nigdy całkowicie nie rozstawię się z tym zawodem. Czy oni się znają? Od dawna rozglądam się za wilczą skórą, dokładnie taką, jaką masz przy sobie. Rzuć okiem na moje towary, może znajdziesz coś na wymianę, albo po prostu mi ją sprzedasz. I wtedy będę mógł z tobą handlować. Jasne, możesz do mnie zaglądać o każdej porze. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Fisk, ty kochana mordko. Pokaż mi swo... Tfu. O, co się dzieje ze światem? O, moja japełzacza. Dobra. Co byśmy... No to niczego ma te bronie. Pierścienie dla mnie za drogie. Wytrychy bym sobie jakimś cudem kupił. Tylko zobaczmy, co mogę mu sprzedać. Mi grafika szwankuje nieco. Może z innej strony... Co jest? Hej ty, uważaj na siebie, gdy będziesz się zapuścił w dzicz. Te przerośnięte wilki naprawdę są niebezpieczne. Zwłaszcza, gdy nie masz na sobie żadnej porządnej zbroi. Daj mi jedną, chłopie. Dzięki za radę. Nie domyśliłbym się, naprawdę. Wcale nie chciała mnie grupa wilków zeżreć. Dobra, Fisku, spróbujmy w ten sposób pogadać. Ja będę dominujący. No, tak lepiej. Przynajmniej nie odbija całemu światu. Weź moje stare kije. Ile za tego wytrycha? 10 do 20 bym musiał ci dać. Coś jeszcze ciekawego.
Futro wilka 21, daj mi coś. Warte 1. Daj mi monetę, czemu nie? Dobra, tam stoją jacyś ludzie, nie wiem czy chcę z nimi gadać teraz. Naprawdę. Jedyne co potrafię robić, to się gubić. To mój styl życia, się gubić. Jedyne co potrafię, się gubić. To będzie nowy hit, zobaczycie. I tak do nich nie dojdę teraz. Nie wiem, spróbuję pójść tu, gdzie się świeci. Bo tam na pewno się coś święci, gdzie się świeci. To magiczny portal do krainy wiecznej szczęśliwości. Tak więc to już koniec tej całej serii. Żartuję. Magiczne drzwi, przez które nie da się przejść. Przypomina Ryzena trochę. Też trzeba było... Można było otworzyć takie drzwi. Slade, cześć. Spadaj, Slade. Też cię nigdy nie kochałem. Tutaj? Kurde, zwiedzanie obozu zajmuje tyle czasu. Najemnik? Ale muszę przyznać, że to... Ładny i przyjemny obóz, ale naprawdę można się tu zgubić. Dobra, spróbujemy jakoś tu zeskoczyć sobie. No i tu byliśmy całkiem niedawno, z tego co kojarzę. A ja chcę się jeszcze dostać... do jakiegoś tam ćwiczącego maga gdzieś. Aha. Gdzie to było? Tam. Chyba jakiś magiczny sposób trzeba znaleźć. Albo i nie. Zaraz się dowiemy. Trololo. Najemnik. No, wespniesz się, chłopie kochany. W końcu. Czyżby zejście do kanałów? Tu my słyszę goblina. Przełącznik. Ciekawe co się stanie, jak go przełączę. Uwolnię wkurzone gobliny? O, cholera. Widzę, że tu mają niezłą wystawę. Tu się wytrychy mi łamią wszystkie. Szkielety. Szczury. Co to jest za cyrk? Może dobrze zrobię, jeżeli nie będę tu specjalnie przyłączał nic sobie. A tu pewnie gobliny są uwięzione, co? Tak. Nie sądzę, żebym miał z nimi wielkie szanse teraz. Nie! Zamknęli mnie! Dobra. Nie widziałem wyjścia. To się mogłoby... Ej no, co się stało? Halo? Gro? Gro, zacięłaś się? Co się dzieje? Halo? Niech to szlakcie. Dobra, witajcie z powrotem. Coś mi grę zacięło na chwilę. Ale zaraz się tym zajmiemy. Cześć, Ryktowariusie. Co się tu znajduje? To jest arena. Możesz tutaj walczyć przeciwko wybranym potworom, ja. A co jeśli potwór okaże się zbyt silny? Nikt z widzów nie będzie ingerował w walkę, ja. Dlatego lepiej dobrze się zastanów, czy na pewno chcesz podjąć walkę, nie? A co ja będę z tego miał? Po twojej pierwszej wygranej walce pokażę ci, jak stać się silniejszym. Ja? A po trzecim zwycięstwie otrzymasz ode mnie nowy miecz. Piąte zwycięstwo daje ci prawo do szóstej walki. Jeśli wygrasz tą, nauczę cię, jak należy się skradać, ja. Zarąbiście. Na czym polegają walki? A sam sobie możesz wybierać przeciwnika. Ścierwojad, krytoszczur, topielec, wilk. I krwiopijca, ja.
Poradzę sobie z kretoszczurem. Chcę walczyć z kretoszczurem. O, w porządku? Idź na arenę, ja będę tam na ciebie czekał. Dobre to, dobre. A oczywiście przerwę na papieroska muszę sobie zrobić. Zaraz pójdę na tą arenę. Piękny modzik, tylko brakuje tu takiego bardziej wprowadzenia do całego świata, myślę. Się zaczęło tak bardzo... Zrób to, przynieś to. I jakoś dużo misji do zebrania tu nie ma na razie. Ale pod względem naprawdę zmiany całego świata mogę powiedzieć, że to jest super robota. No kurczę, jak ja się tam dostanę. Pewnie po tych flankach będę musiał chodzić. To wiecie co? To później jak sobie zrobimy wycieczkę i po kanałach, i po... Ja nie wiem, dokąd ja idę w ogóle. Dobra, to bez sensu, tak iść w kółko teraz. O, tu panie, witam pana. Co pan kombinujesz? Hej, ty! Żona pana wyrzuciła z domu, że się modlisz przed domem? Pewnie tak. Dobra. Wróćmy sobie wtedy na arenę. Żeby chociaż cokolwiek się działo w tym odcinku. Przyda mi się nieco zwiększona siła. Jupi! Jestem taki potężny i piękny. Zobaczysz, wyprzedzę was wszystkich pewnego dnia. Moja kochana muzyczka. Dobra, mam nadzieję, że będziesz czekał na mnie na tej arenie, tak jak obiecałeś. Help me! Więc tak to działa, wszystko się otwiera samo, co? I co, wyjdzie do mnie teraz kretoszczur? Halo? Kretoszczur! Aaaa! Kretoszczur! Na trybunach wszyscy chła, 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 boję się kretoszczura, chła, chła, chła. Ej, no to miało być takie fajne, on miał wyjść na mnie. No! Kretoszczur wyłonił się z najgłębszych koszmarów. Kto zwycięży tą zaciętą walkę? Wygrałem. Co dostanę? Tamten pobiegł się już poskarżyć, że zabili mu jego Arnolda. Ej no, to wszystko. Halo, wygrałem. Wypuśćcie mnie. Chyba coś popsułem, co? Popsułem grę, prawda? Nie! Nie! Wypuśćcie mnie stąd! Użyję mojego super skoku. Czemu ja zawsze muszę wszystko psuć? Pamiętajcie, niektóre mody mają spóźniony zapłon. Witajcie z powrotem. Tenkai stanął na arenie. Czekał cierpliwie. Wkrótce z ciemności miał wyłonić się on. Tenkai nerwowo wyciągnął swój miecz. Był gotowy na walkę. Nie mówcie, że to popsułem wszystko. Kretoszczur utknął. Miałeś wyłonić się z ciemności, no. Jak w horrorach. Ty tłusta świnio. No dawaj. Wyłaniasz się z ciemności, wyłonił się z ciemności. Wkrótce miało się wszystko rozstrzygnąć. Giń! To była ciężka walka. Ale Tenkai wyszedł z niej cało. Nie pamiętam nawet jak się nazywa, więc... Będę po prostu mówił na siebie, jak mówię na siebie. A teraz wypuśćcie mnie stąd! No!
to się nie zamyka. Okej, jak wolicie. No. Po prostu trzeba być cierpliwym, tak? Pokonałem kretoszczura, mam się czym chwalić, nikt inny tego nie dokonał. On też był dość słaby. Ale dobrze, pokonałeś go. Ja. To może spróbujmy, nie wiem. Spróbujmy jeszcze ścierwojada. I na tym zakończymy od... Nie pij, kiedy do ciebie mówię! Matka cię nie wychowała. Wygrałem jedną walkę? Znaczy, wygrałem jedną walkę. Posłuchaj, naucz się uderzać całą ręką, ja? Od ramienia aż po nadgarstek? Im lepiej to zrobisz, tym mocniejszy będzie twój cios. Sam się przekonasz, ja. Dobra. Teraz dajcie mi ścierwojada. Chcę walczyć ze ścierwojadem. W porządku, idź na arenę. Będzie tam na ciebie czekał. Mam gościa, mam gościa. No. Czekał na niego drugi przeciwnik. Tenkai ponownie wyjął broń. Musiał w końcu przez to przejść. Nie mógł się teraz poddać. Wkrótce z ciemności, niesamowitą prędkością wyłonił się ścierwojad pędzi wiatr i został pokonany trzema ciosami jego niezwykłego mieczyka. Te, to było nawet łatwe. Fajnie, że dostałem ten ząb kopacza. Zjem sobie, nie wiem, coś, co mi odnowi HP-ka. Na przykład to. Dobra, weźmy jeszcze krybicę. Myślę, że będę w stanie go jakoś pokonać. Nie boję się. Ej, no ale panie... Panie pustatku, otwórzcie drzwi. No i co ty na to? Pokonałeś ścierwojada, chłopie. Dokonał już ktoś tego? Pokonał ścierwojada? Czy ty wiesz, co to znaczy, chłopie? Pokonałem śniącego! Nie był szczególnie trudnym przeciwnikiem, ale tak czy siak zwycięstwo się liczy. Fuj! Ale mi to smrodzisz, ty. Teraz będzie mu się paliło z tyłka. Dawaj! Chcę walczyć z krwiopijcą! W porządku? Idź na arenę? Będzie tam na ciebie czekał, ja. A ja muszę dokończyć peta. Whee! Dobra. Teraz. Trzecia walka rozpoczęła się najszybciej ze wszystkich. Już wkrótce miał się pojawić on. Krwiożerczy krwiopijca. Mach 5. Tenkai wykonał wiele uników i pokonał go z wielką łatwością. To było łatwe. Może dlatego, że mnie nie zdążył ugryźć czy coś, ale to było łatwe. Trzecia walka za mną. Wygląda całkiem nieźle. Rikto wariusie, wariusie, wawsiusie, pokonałem krwiopijcę. Nieźle? Naprawdę nieźle? Dobra, wygrałem 3 walki, jestem najlepszy. Proszę, twój nowy miecz. Mam nowy miecz. Lekki miecz strażaka. Wiem, że tam jest napisane strażnika. Fajnie, teraz... Mam dłuższy miecz! Mogę się chwalić wszystkim panienkom, że mam dłuższy miecz. Dobrze, to będzie dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Zrobię sobie zapasowy save. Co prawda napisałem ja pas przez klawiaturę, ale nieważne. Dobra, tutaj to zakończymy. Było troszeczkę problemów dzisiaj, ale myślę, że jak będę cierpliwy i będę dużo zapisywał, to nic złego nie powinno się stać. Właśnie mi spadł trochę klatek przez ten dym. Dobrze więc, wszyscy trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Placki. Na 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 na, yeah, marihuana.